Działa, nie działa. Miga na czerwono, to chyba działa. No dzisiaj jestem w czapce, ponieważ fryzjerzy nie pracują i to, co jest w tej chwili na mojej głowie, to trochę woła pomstę do nieba. No jest nieestetyczne, wysoce nieestetyczne, w związku z tym założyłem czapkinsa i w nim będę dzisiaj opowiadał, bo... No bo tak. I dzisiaj będzie kilka słów na temat tutaj tego panelu z elektryką i tam jeszcze paru gadżetów i pewnie skończymy dziś na szafie i na schowku, który jest na samym końcu samochodu, bo on jest taki dosyć ciekawą, ma konstrukcję i funkcjonalnie dosyć ciekawie jest rozwiązany. Więc żeby nie przedłużać, to od razu luk na najbardziej zaawansowany w tym samochodzie element pod względem elektroniczno-przyciskowym, czyli taki oto tutaj panel, który, jak to ktoś kiedyś powiedział, pokazuje wszystkie funkcje życiowe samochodu, właściwie tej części mieszkalnej samochodu. No i o co tutaj chodzi? W zależności od wersji, w jakiej występują chimery, to te panele są, jest albo jeden ten panel, tak jak ten tutaj, w takiej najtańszej i najprostszej wersji, albo są dwa. I ten drugi jest wtedy tu, gdzie u nas jest zaślepka obok zegarka. One są dokładnie tej samej wielkości, ale wtedy niektóre przyciski, które są tutaj na tym panelu, przyjmują troszeczkę inną funkcję i te funkcje są przełożone w ten drugi panel. I o co tu chodzi? Ten wskaźnik, zresztą mój ulubiony rodzaj wskaźniczka takiego w stylu starego deka na kasety magnetofonowe. Młodzi to kompletnie nie kumają, o co chodzi, ale obserwowanie tego, jak gra muzyka na takim wskaźniku pokazującym poziom sygnału, to była po prostu bajka. Teraz się już takich rzeczy nie robi. No ale ten akurat wskaźnik, zwykły analogowy na wskazóweczkę, pokazuje w sumie cztery parametry. Bo po pierwsze, pokazuje, wciskając ten przycisk do góry, pokazuje poziom wody czystej, świeżej. Czyli tutaj na dole jest to wyskalowane od zera przez 0,25, 0 bu, 0,75 do maksa. I po wciśnięciu widać, że mamy 1/4 zbiornika wody w tej chwili na pokładzie. Zbiornik jest 100-litrowy, ten na świeżą wodę, akurat w tej wersji. Wersje chimerów powyżej 6,6,5 chyba, o ile dobrze pamiętam, miały zbiorniki 200-litrowe i 150-litrowy zbiornik na wodę szarą, natomiast ten ma 100 litrów wody czystej i 100 litrów wody szarej. I za poziom tej szarej wody odpowiada ten drugi przycisk, ale ponieważ jest w tej chwili tej wody zero, zbiornik jest opróżniony, no to wskazóweczka nie dyga, ale ona dokładnie pokazuje te same poziomy, czyli jakby to jest zdublowane. No i po drugiej stronie jest przycisk, który po wciśnięciu do góry pokazuje poziom naładowania baterii 1 i to poziom baterii 1 to jest bateria ta, która jest odpowiada za rozruch silnika i jak wciśniemy, to widać, że ma 12,6 V, a jak wciśniemy do dołu, to nam pokazuje stan naładowania baterii tej no tej służącej do napędzania oświetlenia, pompy i tam wszystkich historii w tej przestrzeni mieszkalnej. U nas jest tak zrobione, że na postoju z tej baterii 1 nie brane jest kompletnie nic, bo radio, które jest tutaj, które pokazywałem, nasz obrzydliwy soniaczek, ono jest też podłączone pod baterię 2, czyli nie ciągnie prądu z akumulatora, który no jest nam potrzebny zawsze wtedy, kiedy chcemy się przemieścić i trzeba odpalić silnik. Ten przycisk jest... To jest jak w tym kabarecie, do czego jest ta rura. Ta rura, panie majster, jest do niczego. Ten przycisk też jest do niczego. Znaczy on ogólnie rzecz biorąc, można do niego, on jest dwupozycyjny, czyli ma pozycję 1, 0 i 2. I można do niego podłączyć na przykład oświetlenie zewnętrzne. I ja mam taki plan, żeby to zrobić.
Żona się co prawda strasznie buntuje, żeby nie wiercić niczego, nawet najdrobniejszych otworków w budzie. Ja też jestem absolutnym przeciwnikiem wiercenia jakichkolwiek otworów, ale w tym wypadku brak tej lampki zewnętrznej i uruchamiania jej tutaj ze środka trochę utrudnia życie, szczególnie jeżeli się stoi gdzieś w jakiejś dziczy w lesie w nocy i trzeba na przykład wyleźć z samochodu. Tu jest przycisk od wentylatora. Mamy tutaj okap. O, tu pod spodem. Tu jest taki suwaczek i można go zamknąć lub otworzyć, a tu się go po prostu włącza. Działa, nie działa. Działa, nie działa. Jeszcze raz działa. I jeszcze raz nie działa. To skuteczność tego wiatraczka jest taka średnia na jeża. Jak jest wszystko zamknięte, jest zimno na zewnątrz i trochę byłoby słabo, gdyby się tutaj rozszczelniało jakoś te okna w czasie jakiegoś gotowania czy jakiejś tam innej historii, to ten wentylatorek coś tam daje, ale to tam szału nie ma, no, tyłka nie urywa. No i co? To jest informacja na temat ładowania. Teraz widać, że ta wskazóweczka tak sobie podskakuje i to nie gra muzyka nigdzie, tylko samochód jest podpięty do kabla, kabel do gniazdka w domu i się podładowywuje przez cały czas akumulator, ponieważ mieliśmy tutaj pewnego rodzaju historię. Samochód stał z włączonym światłem przez 2 dni i troszkę się ten akumulator rozładował, więc żeby go teraz troszkę tam podładować, no to sobie to pracuje. Jak jest duży pobór prądu, na przykład odkręci się wodę, no to on, no teraz jak jest podłączony, to nie pokaże, ale w każdym razie jak jest duży pobór prądu, to wchodzi to na czerwone pole, natomiast jak jest ładowanie w czasie jazdy albo silne takie ładowanie mocno rozładowanego akumulatora, no to pokazuje w amperach, jaki jest jego poziom tego ładowania. No i ostatni przycisk to jest przycisk od zapalania światła tutaj pod spodem. To stuningowane jest nie przeze mnie, tylko przez Holendra Papraka, ale to ja tak ciągle mówię, że Paprak, ale tu parę rzeczy mu wyszło. To nie jest ostatnia rzecz, która mu wyszła. I ogólnie zamienił takie bździdło, które jest tutaj w oryginale, na porządne dwie żarówki, które były halogenowe, ale ja je zamieniłem na LEDy i to naprawdę daje tutaj bardzo dużo światła w kuchni i to jest superanckie rozwiązanie. No i co dalej? Tutaj mamy zaślepeczkę. Tu nic nie ma. Dalej mamy zegarek. I to jest nieoryginalny zegarek, ale oryginalny leży sobie i czeka na remoncik w garażu. Urwało się kółeczko takie już w zeszłym roku od przestawiania godziny. No i muszę to dać gdzieś do jakiegoś zegarmistrza, ale to niech te epidemie się wszystkie już tam pochowają, to wtedy go zreanimujemy. Na razie to takie kupione na Allegro za 10 zł, który taki jest ni to stary, ni to nowy. No średnio to wygląda, ale oryginał jest niewyrzucony, będzie działał, będzie reanimacja. Tu to jest akurat wielkość też zaślepka, jak widać. I to jest wielkość DIN 1, czyli wielkość radia. Może były takie wersje, aczkolwiek ja nie trafiłem, gdzie tu w tym miejscu jest po prostu włożone radio samochodowe. Ja nie trafiłem, w sensie ani nie widziałem takiego radia w tym miejscu, ani nie widziałem na żadnych folderach, ani w zdjęciach. Ale zdaje się, że jeśli jest zaślepka, to musiało, tam na pewno pod spodem jest otwór albo miejsce takie, w którym można ten otwór wybić. I może takie wersje z radyjkiem były. Dalej, tutaj to o, to jest ta rzecz, która Paprakowi nie wyszła. To on zrobił tu patent polegający na tym, że przykręcił tutaj przetwornicę na 230. Tu Marlena mówiła o tym, że mamy tu ponawiersane otwory w ścianie. Tu jest otwór, którym przechodziła prawdopodobnie przechodził przewód do anteny, bo tu po prostu wisiał telewizor. Jakiś uchwyt był tu założony od telewizora i sobie ten telewizor tutaj wisiał, a był zasilany z tej przetwornicy, która tutaj była, ale stąd do akumulatora, który jest o tu, no to jest kawałek, a on puścił ten przewód tu po ścianie, potem tu po suficie, potem tu nad drzwiami, potem tutaj wzdłuż tej szafki.
potem tu i potem tu. No i ten kabel, nie dość, że tu ma 3 km bieżące, to jeszcze był cienki i w kolorze białym, więc wszystko pasowało jak... Psu. Dobra, nieważne co, ale to do bani wyglądało wszystko. I ja tylko zostawiłem coś, co on tutaj wykminił, czyli tutaj były dwa gniazda do zapalniczki, które się bardzo tutaj przydają, bo tutaj można sobie odłożyć telefon, czy... Tak się zawiesiłem, bo coś strasznie huknęło na zewnątrz. Chyba nie bomba. No jakiekolwiek urządzenie, czy jakikolwiek element, który trzeba doładować, można się tutaj podłączyć. Zmieniłem to o tyle, że po pierwsze wymieniłem całkowicie te gniazda na takie lepsiejsze i w dolnym zamiast zapalniczki jest zainstalowana ładowarka od razu, jedno i dwuamperowa. No i to jest włączane tymi przełączniczkami, które też są oryginalno-paprakowe. Tak to zrobił, a jak ja coś kupuję starego i tak już jest, to przyjmuję, że to tak w oryginale jest, więc tak musi być. Deseczkę tylko przeszlifowałem, polakierowałem, żeby było tak ładnie, a nie surowo, i jest gitarka. No i tu są to poprzednio mówiłem, te włączniczki. Tu ktoś pytał, żeby to z bliska pokazać, no to tak wygląda. To jest ten cały element, system od nawiewu i to, co mówiłem, tak nam działa. W pozycji 0 oczywiste jest wyłączone, a w dolnej też działa, tylko głupio. Więc tutaj nie za bardzo wiadomo, to trzeba będzie kiedyś wymienić. Natomiast przełącznik od bojlera, czy właściwie uruchamianie bojlera, teraz jest ustawione na 50 stopni i wystarczy tylko kliknąć ten przełączniczek. Zapala się zielona lampeczka. Za chwilę pyknie. O, już pyknęło, odpalił się palnik. I woda się podgrzewa. Jak się podgrzeje do 50 stopni, to się palniczek wyłączy. Jak zużywa się wodę ciepłą i rozpozna, że temperatura spadła, boiler, to wtedy odpala z powrotem sam ten palnik gazowy. I tutaj kompletnie nic nie trzeba grzebać poza włącz, wyłącz i ustaw temperaturę. No i teraz idziemy do szafy. W szafie jest ciemno, ale. To mój patencik. Jest ciemno, jasno, ciemno, jasno, ciemno, jasno. Normalnie fabrycznie tutaj nie ma żadnego oświetlenia. Paprak założył takie coś, czyli taki pstryczek dla bateryjki. I ja to zostawiłem, bo stwierdziłem, że no raz już wiadomo, mówiłem oryginał, a druga kwestia to jest taka, że jakby tego prądu z akumulatora całkowicie zabrakło, to żeby się tu w ogóle dostać i cokolwiek zobaczyć, nawet znaleźć latarkę, no to takie coś niech sobie będzie. Drugie takie same światełko mamy tutaj, o tu. Awaryjne tak zwane. No a oświetlenie to prosta konstrukcja jest, bo to jest zwykły, najzwyklejszy w świecie taki szafowa krańcóweczka. Podłączenie pod 12 V i tu są takie najzwyklejsze, nie będzie widać, ale najzwyklejsze w świecie taśmy LEDowe od samej góry mniej więcej tak do połowy i one akurat świecą w kierunku, w którym jest ta czeluść taka, czyli ta część, która już nie ma drzwi i żeby tam można było cokolwiek zobaczyć i żeby to światło miało jakąś tam, to oświetlenie miało swoją funkcję, to ono świeci tutaj z lewej strony na prawo, a nie odwrotnie. Pomimo tego, że może lepiej byłoby to ukryć, ale taki pomysł. No i tu półki, jak widać, mówiłem, że ta szafa jest olbrzymia i ona faktycznie jest na dwie osoby. O, tu mamy kapok dla psa, żeby nam się nie utopił, jak pływa, bo nie umie pływać. Więc tutaj mamy takie różne jakieś tam historie. I z ciekawostek, tu są trzy ciekawostki. Pierwsza to jest taka, że tu jest taka kieszeń. I ona wygląda na fabryczną, ale nikt nie wie, do czego ona jest. Ona ma jakiś taki wymiar gazetowy. Ja bym się nie zdziwił, jak ona by była w kibelku, żeby sobie tam można było siedząc przedłużyć pobyt i uprzyjemnić, i żeby sobie tutaj jakieś tam gazetki trzymać. Ale po co ona tu jest w szafie, nie wiem. Nie wiem, bo to ani mapy, ani książki, ani gazety, nie wiem. Może ktoś będzie wiedział, to podpowie. Druga ciekawostka, mega. Mamy tu licznik. To jest licznik, normalny, standardowy licznik na 230 V.
i on jest podłączony pod zasilanie zewnętrzne i w momencie, w którym się ładuje akumulator albo używa się jakichkolwiek urządzeń na 230, to on po prostu tutaj kręci się ten talerz i wskazuje zużycie prądu. Co ciekawe, te wersje Hymerów, które mają podwójny panel sterujący, ten, który przed chwilą pokazywałem, one mają ten wskaźnik na tym panelu. Jest taka wersja, mam katalog stary z 1989 roku i w wersji Mercedesa ten licznik, który u nas jest taką wielką krową wiszącą, starodawnym takim licznikiem, jest na tym panelu. No to zajmuje tutaj trochę miejsca, ale musi być, bo jest oryginalne. No i z takich rzeczy, które tutaj się znajdują, tam ja pomijam te jakieś o tam ciuchy, tam coś tam pierdół, to jest nieistotne, ale tutaj jest bardzo ważna rzecz, taka z punktu widzenia użytkowego, tu jest magiczna klapeczka. Pod tą klapeczką znajdują się, no kurczę, nic nie widać, ale na szczęście mamy pod ręką latarkę. Uwaga. I stała się światłość. Tu są bardzo ważne dwa zawory. Właściwie jeden to jest zawór, a drugi to nie zawór. To jest zawór do spuszczania wody z instalacji zimnej wody. Natomiast to coś, co jest tutaj, to nie jest, to z jednej, to ma dwie funkcje. Z jednej strony jest to zawór, którym spuszcza się wodę, czyli jak jest podniesiony do góry, to wypuszcza się woda pod samochód, ciepła, z bojlera i z całego układu ciepłej wody. A jak jest zamknięty, to ten sam element służy jako zawór bezpieczeństwa, czyli gdyby wzrosła niekontrolowanie temperatura i ciśnienie jednocześnie wody, albo w ogóle ciśnienie, no to wtedy wywaliłoby tą wodę ciepłą pod samochód. Latarka się wywraca. Natomiast to jest zwykły zaworek, taki tradycyjny, pokręcany. No i to, no zawsze jak jest zimno i idzie na mróz, no to trzeba tą wodę spuścić z całego układu, żeby nie porozwalało rurek i tych wszystkich plastikowych elementów. To tutaj mamy taką historię. No i w tej szafie jest zawsze bardzo ciepło, ponieważ przez nią przechodzą, tu jest wyjście z komina, z pieca, czyli to jest rura kominowa, która idzie sobie do góry tam, na dach, a ta jest rurą od wentylacji, tędy też przechodzi ciepłe powietrze. Ta rura jest nawiercona, zresztą tych otworków w tych rurach jest wszędzie za szafami, ona jest ponakłuwana. I poza takim normalnym ciągiem i wylatywaniem powietrza, na przykład przez tego typu otwory regulowane, no to poza tym wszystkim jeszcze ona po drodze sobie się przemieszczając przez cały samochód tą temperaturę oddaje i i przewietrza jednocześnie całe wnętrze. No i powiedziałem o tym schowku, bo schowek jest o tyle ciekawy, że on jest dwustronny. Tu jest, o, pies szukał piłeczki, proszę bardzo, piłeczka tu. Schowek jest dwustronny, ja go pokażę później z drugiej strony, bo to jest takie miejsce, gdzie dostęp jest i ze strony, z tyłu samochodu, są drzwi otwierane i ze środka. Czyli w zasadzie poszukiwanie czegoś w czasie dużego deszczu albo tu wwozimy takie rzeczy, które nam się przydają, mogą się przydać zarówno w takim no zamknięciu, że tak powiem, wewnątrz w samochodzie, na przykład jak jesteśmy gdzieś w jakimś mieście sobie stoimy na głównej ulicy albo na głównym parkingu. Gdzieś, gdzie lepiej się nie kręcić poza samochodem, bo zaraz ktoś to odczyta jako kamperowanie i zaraz będzie tam furczał, no to zawsze się można dostać tutaj. I to jest dosyć ciekawe rozwiązanie, bo to z jedna i druga strona sobie działa. Tu trzymamy siekierę też, bo siekiera jest najlepszym środkiem samoobrony. Jak się wyjdzie z gazem albo z jakimiś tam gadżetami typu straszak, pistolet albo inna historia, to bandziory mogą zareagować śmiechem. Natomiast jak się wychodzi z samochodu z siekierą w ręku, to nie ma mocnego, bo każdy będzie podejrzewał, że no, wyszedł gość, który się potrafi posługiwać siekierą i to ma zdecydowanie mocniejsze przełożenie, więc dostęp do tej siekiery jest i ze środka, i z zewnątrz.
Także polecam siekierki, bo się przydają. Nie tylko na bandziorów, ale i do rąbania gałęzi, suchych gałęzi, nieświeżych, niewycinanych z lasu na ognisko w miejscu dozwolonym. To tyle.